Tu obok, tylko że tam było mało miejsca, więc się dowiedziałam, że proces wakacyjny. Oj, tutaj też. Drugi raz ponowiony. Tak. To zrobiłam miejsce trzecie, dlatego że tu nie było miejsca. Aha. I tu pierwsze mi zabiegł głównego ołtarza, tam jest herb mordeński. Ojej. I tu domy, które zakładają, które jeszcze istnieją, tu jest było lakowanie trumny, tu stał Jezesja, biskup Andrzej Suski, a tu kawałki trumny, tej nowszej, bo w tej starszej jest wewnątrz. I tu te kości podbieramy z tego miejsca, są w tym katafalku. A matka mordeńska. Mario Magdaleno, pomagaj nam. Dziękujemy Ci za wszystko, co zrobiłeś dla Kościoła i prosimy w imieniu wszystkich, którzy oddali życie i ta ofiara sakramentek niech się spełni, żeby Polska była Chrystusowa i wszyscy Polacy na całym świecie, żeby dowiedzieli, że mieliśmy polskiego papieża Piusa X, że jego kuzyn założył miasto Panna Maria w Teksasie, że był niezwykłym franciszkaninem. I o polskim Noblu prosimy Ciebie, żeby świat się dowiedział, który oświetlił Amerykę, który ufundował Kościół świętego Stanisława w Nowym Jorku. I o wszystkich świętych prosimy, odnów nas. Dziękujemy Ci i prosimy, no bo Ty tak dużo możesz w niebie. Z naszymi wszystkimi świętymi i z wszystkimi męczennikami. Jestem szczęśliwa, że jestem tutaj 7 września. 2024. No i dzisiaj jest rocznica, jak do nieba poszedł Janusz. Miał tylko 21 lat. I tylu świętych. Dziękujemy. Siostro Anno, dziękuję też. I teraz będziemy już połączone modlitwą. I ona wszystko słyszy. Wszyscy, że ja mówię, jak ja teraz pielgrzymuję. Wszyscy wszystko słyszą, a święta Tereska też nie na darmo. Tak za nasze rodziny, za odnowienie. I za przekaz prawdy, bo prawda wyzwala, tak jak powiedział biskup Szelążek. Tak. I wszyscy święci. Dulcissimo Hoffmann, prosimy Ciebie, Tereso Neumann. Wszystkie te, które prowadziła nasza święta Tereska i za moją babcię Teodorę, która o Tobie pisała, za moich dziadków, którzy tyle robili dla Polski, dla Kościoła i dla rodziny. Dziękujemy Ci, Panie Boże, za tą łaskę, że możemy być. Boże Ojcze nasz, który objawiłeś się 1 lipca w 1932 roku Eugenii Rawasko w dniu, kiedy Bruno Rothschild miał święcenia kapłańskie, chrześniak Teresy Neumann z Königsreuth. I prosimy i dziękujemy Ci również za Teresę Kunegundę Sobieską, regentkę Bawarii, która miała syna za świętego cesarza Karola VII, wnuka Sobieskiego, za jego brata, który go koronował na cesarza rzymskiego, króla Niemiec i za wszystkich tych, którzy sercem byli Polakami, bo tak mi się wydaje, tak, że serce nasze to jest polskie serce, ale to jest serce Matki Bożej, która jest królową naszą, królową Polski. Dziękujemy Ci, Matko Magdaleno, wszystko widzisz, o właśnie benedyktynek. I te nasze benedyktynki, które oddały się w ofierze, że Polska była Chrystusowa. Przecież wiesz, że 31 sierpnia w 1944 roku zginęło 35 sióstr, 4 kapłanów, ponad 1000 warszawiaków. A tego dnia przybyło do Hamburga 80 warszawianek z Powstania Warszawskiego. I tego dnia 1750 warszawianek trafiło do obozu, w którym był biskup Gawelina. Ty wszystko wiesz. Tam u góry to inaczej świat wygląda. I prosimy o moc Ducha Świętego i żebyśmy wypełniali wolę Boga. Jezu, ufam Tobie.